Dzięki prawidłowej segregacji odpadów, materiały, z których zostały wykonane produkty, mogą być ponownie przetwarzane. Butelkę PET można wielokrotnie poddawać recyklingowi. Później tworzywo wykorzystywane jest do produkcji innych wyrobów. Opakowania z tworzyw sztucznych są przyjazne dla środowiska, pod warunkiem, że odpowiednio z nimi postępujemy. Mam tutaj na myśli właściwą segregację oraz recykling. Dlatego poza produkcją opakowań z tworzyw sztucznych zajmujemy się również recyklingiem, czyli w Radomsku produkujemy materiał RPET, dzięki któremu możemy nadać kolejne życie butelkom. Jak wygląda to drugie życie butelki, sprawdziliśmy razem z firmą Alpla. Alpla jest firmą rodzinną, która została założona w latach 50. w Austrii. Zajmujemy się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak butelki, słodziki, kanistry, zamknięcia do tych opakowań, czy też produkcją preform PET do butelek PET. Posiadamy ponad 180 zakładów na całym świecie. Butelka po tym, jak zostanie wyrzucona do żółtego pojemnika, trafia do sortowni odpadów, gdzie odzyskiwane są surowce nadające się do ponownego przetworzenia. Posegregowane według kolorów butelki łączone są w bele i przekazywane do zakładów zajmujących się recyklingiem. My odwiedzamy PRT w Radomsku, gdzie zużyte butelki PET zostaną przetworzone na regranulat, czyli RPET. Na składowisku zakładu znajduje się około 4,5 tysiąca ton surowca, co powinno wystarczyć na miesiąc pracy zakładu. Przetwarzane są butelki w kolorach niebieskim i zielonym oraz transparentne. Na początek bele trzeba odpakować za pomocą maszyny. Butelki po odpakowaniu kierowane są do sortera balistycznego. Tutaj przez podrzucanie i wydmuch powietrzem jest oddzielana lekka i drobna frakcja, głównie etykieta i korek. Po etapie sortu mechanicznego odbywa się sort optyczny, którego celem jest odseparowanie butelki właściwej pod względem koloru oraz tworzywa, z którego jest wykonana. Widzimy, że w tym momencie przetwarzane są butelki niebieskie. Przy pomocy detektora koloru oddzielane są butelki w innym kolorze. Mogły się dostać do bel na wcześniejszych etapach sortowania. Promieniowanie czerwone z zakresu bliskiej podczerwieni pozwala z kolei oddzielić butelki wyprodukowane z innego tworzywa niż PET. Ostatni etap linii sortu to sort ręczny, podczas którego oddzielane są butelki niepasujące do modelu produkcyjnego. Na przykład butelki po płynach do naczyń czy płynach do prania. Produkowany tu regranulat będzie bowiem dopuszczony do kontaktu z żywnością. Dalej butelki są mielone na małe kawałki zwane płatkami. Pozostałości etykiety i korka zostają oddzielone od płatka PET w procesie mycia. Z płatka PET usuwane są resztki kleju. Wysuszone płatki z materiału PET trafiają do ogromnych silosów, a stąd do maszyn zwanych ekstruderami. Tutaj po podgrzaniu wytłaczana jest masa, która następnie cięta jest na granulki. Tak uzyskany granulat trafia do reaktora wtórnej polikondensacji. To jedyna taka maszyna w Polsce. Poddaje ona RPET specjalnym procesom, dzięki którym można go przeznaczyć do kontaktu z żywnością. Jakość potwierdzana jest w laboratorium. Udajemy się do kolejnego z zakładów. W fabryce Alpla w Radomsku przy użyciu tworzywa RPET wytwarzane są preformy butelek. Regranulat może stanowić 30, 50, a czasami nawet 100% surowca wykorzystywanego do produkcji. Ze stacji zasypowni systemem rur granulat kierowany jest na poszczególne linie produkcyjne. W ekstruderze uplastyczniony materiał wtryskiwany jest do formy. Może się w niej znajdować nawet 96 gniazd, co oznacza, że podczas jednego cyklu, który trwa niecałe 10 sekund, można wytworzyć 96 preform. Robot odbiera detale, które po przeliczeniu wpadają do koszów. Preformy ostatecznie dostarczane są producentowi napojów. Na zautomatyzowanych liniach, po podgrzaniu w piecu, kierowane są do formy, gdzie poprzez rozdmuch nadawany jest im kształt butelki. W ciągu godziny maszyna wydmuchuje około 40 tysięcy butelek, które na koniec napełniane są napojem.
taka butelka zyskuje swoje drugie życie i ponownie trafia na sklepowe półki. Ale to jeszcze nie koniec. Po zużyciu, jeśli znów zostanie poddana segregacji, ponownie przejdzie tę samą drogę. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.